No my chyba też, nie, ale stanęłyśmy w tym jednym ustawieniu przy bardzo dobrej zagrywce Chemika i trochę zabrakło tego, żeby skończyć atak, bo gdyby udało nam się to przejście zrobić wcześniej, ten mecz ten tiebreak mógłby się skończyć troszeczkę inaczej. No ale trudno, tak można gdybać, co by można było. Teraz musimy po prostu usiąść, zobaczyć wideo, przeanalizować, może znaleźć jakiś inny sposób w tym ustawieniu na zgubienie bloku, czy na poprawę sytuacji w przyjęciu i mam nadzieję, że kolejne spotkanie będzie już bardziej przez nas kontrolowane. No, chciałoby się tak już tutaj mówić o tym, ale na pewno będzie to ciężkie spotkanie po długiej podróży, po dwóch meczach zagranych. Znamy się coraz lepiej i naprawdę te punkty zdobywa się coraz ciężej. Dziewczyny z Chemika pokazały, że dzisiaj w obronie grają bardzo dobrze, czego nie pokazały u siebie. Więc albo przestudiowały lekcje, albo po prostu miały dzisiaj troszeczkę więcej szczęścia. Mam nadzieję, że tego szczęścia im zabraknie u siebie, a my pokażemy, że potrafimy grać dobrą siatkówkę i po prostu zwyciężymy.